Dzień dobry. Witam się z wami bardzo, bardzo, bardzo serdecznie w ostatniej tygodniówce stycznia, łamanej na pierwszą tygodniówkę lutego. I ta tygodniówka będzie, słuchajcie, już w nowym klimacie, będzie w klimacie zaczytanych sukulentów, czyli dokładnie w tym klimacie, który już tutaj znacie z naklejek, więc tak będziemy sobie za chwilę planować pierwszą tygodniówkę już w nowym zestawie zaczytanych sukulentów. Swoją drogą, zaczytane sukulenty idealnie łączą się z kolekcją Craft O'Clocka pod tytułem Lovely When You Read, więc jeżeli lubicie, macie, no to polecam gorąco połączyć sobie to czy w bujo, czy gdzie tam używacie naklejek, bo będą się świetnie ze sobą zgrywały. Tak naprawdę świetnie będą się zgrywały i to nie jest przypadek, żeby nie było. No, jedno ogłoszenie, a w zasadzie to dwa ogłoszenia, które chciałam jeszcze zanim zaczniemy. Pierwsze ogłoszenie jest takie, że już jak widzicie jestem mobilna. Ruszam się, siedzę i jest spoko, więc bardzo dobrze trzymałyście kciuki, jakby wróciłam do zdrowia. Bardzo sprawnie mi to poszło na szczęście w tym roku, więc mam nadzieję, że kolejne ataki, jeżeli będą, a pewnie będą, będą właśnie tak szybko się odbywały jak ta tegoroczna, ten tegoroczny. Druga rzecz, to chciałam was gorąco wesprzeć do wsparcia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, bo jak wiecie, w niedzielę, czyli jutro, jest finał. I tym roku to siakowo bierze udział w świątecznej, Wielkiej Świątecznej Orkiestrze Pomocy. Nie, czekajcie, Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Boże święty, dramat. No, w każdym razie, mam swoją skarboneczkę wośpową i bardzo gorąco zachęcam was do wsparcia tej skarbonki, do dorzucenia swoich złotóweczek. Link znajdziecie na dole w opisie filmu. A w zamian za to, że wesprzecie wośp, oczywiście poza tym, że jakby zrobicie coś bardzo dobrego i coś naprawdę, wiecie, super ekstra fajnego, to żeby was jeszcze tak dodatkowo zmotywować, to mam dla was pakiet, słuchajcie, 9 arkuszy do druku, które dostaniecie ode mnie po wpłaceniu dowolnej kwoty na tą moją skarbonkę. Więc gorąco was do tego zachęcam. Pokażę wam te arkusze, żebyście widziały, jak one się prezentują. To są na początek takie tła i to są tła takie, no, walentynkowe bym powiedziała, chociaż myślę, że można je w różny sposób wykorzystać. To jest taki fajny patchwork. To jest mój bardzo jeden z ulubionych arkuszy, takie kamyczki. Bardzo mi się to podoba. Tutaj mamy coś zupełnie nowego, czyli taką magiczną ścianę gwiazd. Ten arkusz to jest po prostu coś przepięknego, zobaczcie. To są takie drzewka z takimi chmurami, gwiazdeczkami i w ogóle, no, przepiękny jest ten arkusz. No i oczywiście mamy dwa arkusze z elementami do wycinania. Ten jest taki z różnymi elementami, czyli serduszka, jakaś para, jakieś okienko, piesek, kotek, wiecie, te sprawy, papuszki. I drugi arkusz jest arkuszem już kwiecistym i tu są przepiękne róże. Ja ostatnio jestem zakochana w takich różach, więc są tutaj róże. No i mam nadzieję, że wam się spodoba. Jeżeli potrzebujecie inspiracji, jak wykorzystać te papiery, to ja będę w środę miała film. W środę na kanale 31 stycznia będzie film, na którym będę tworzyła karteczkę właśnie z tych papierów. Więc jeżeli będziecie potrzebowały inspiracji, to gorąco zachęcam do zajrzenia na kanał. Może się właśnie zainspirujecie. Dobra, to powiedziałam. No to możemy się brać do roboty w takim razie. Weźmy się do roboty. I tak, zaczniemy sobie od kalendarzyka, tylko muszę go namierzyć, bo jak zwykle go nie mam tutaj nigdzie przed sobą. Luty, dobra, mamy luty i w zasadzie możemy się umówić, że pierwsza osoba, która pod tym filmem napisze w komentarzu, co jest nie tak z tym filmem, ja wam nie odpowiem na to pytanie, pierwsza osoba, która mi pod tym filmem napisze, co z nim jest nie tak, nie chodzi o mój wygląd, powiedzmy, tylko co z tym filmem jest nie tak, wygra ode mnie, słuchajcie, bon do Tosiakowa, bon na 50 zł, na dowolne zakupy w Tosiakowie. Naklejki, arkusze, co będzie chciał. A ja na live'ie wam opowiem,
co tu się wydarzyło. No, więc pierwsza osoba, która napisze pod filmem w komentarzu, co się wydarzyło, no to jakby... Miałam chwilę zwątpienia, powiem wam szczerze, czy mogę tak zrobić, no bo jednak wspierający będą mieli wcześniej dostęp do tego filmu, ale potem sobie pomyślałam, że to w takim razie jest kolejny powód, żeby zostać wspierającym i oglądać wcześniej filmy, bo to, wiecie, dobra rzecz, żeby oglądać wcześniej filmy, bo można właśnie wygrać nagrody. Więc zrobię ten, tak, zrobimy ten konkurs mimo wszystko. Więc pierwsza osoba, która odpowie pod tym filmem w komentarzu, co z nim jest nie tak, ta wygrywa ode mnie bon na 50 zł, więc... Gorąco zachęcam do wzięcia udziału. Oczywiście nie musicie tego już zgadywać, chyba że już wiecie. komedia pomyłek, że tak powiem. Dobra, ale nic to. Dobra, dajemy sobie oczywiście trackerki, bo trackerki to rzecz konieczna. Tu dajemy trackerek ten z posiłkami. Tu dajemy ten trackerek ze snem. One mi się tu fajnie sprawdzają i bierzemy sobie, aha, jeszcze to i bierzemy najpierw skrapownik i czytelnik jeszcze, właśnie, nie zapomniałam. Najpierw tutaj skrapownik wklejamy, tak, gdzieś jeszcze miałam czytelnik, tylko już go zgubiłam oczywiście. Jest. Czytelnik, a nie czytelnik, Tosiu. Dobra, przyklejamy, bo to jest coś, co mi się bardzo dobrze sprawdza w tygodniówkach, jak mam być szczera. I ta dobra odpowiedź to musi być taka konkretna odpowiedź, o którą mi chodzi. Nie takie, wiecie, to, co wam się rzuci w oczy, tylko dojście do tego, dlaczego. Tak, a nie inaczej. Nie mogę wam bardziej podpowiadać. Dobra, tutaj będzie, słuchajcie, miejsce na naklejkę notatki. Tu sobie podkreślamy dni tygodnia. Widzę, że przykleiłam odwrotnie naklejkę. Trudno. Tu będzie to, chociaż może jeszcze się uda odkleić. Nie jest mój dzień, to nie jest mój dzień, słuchajcie. Ten, kto się zorientował, ten już wie, że to nie jest mój dzień. To nie jest mój dzień. Dobra, zapiszmy sobie jeszcze tutaj. Dobra. Dobra, to mamy. I teraz potrzebujemy sobie przykleić, bo teraz w tygodniówkach, nie wiem czy wiecie, w dniach tygodnia mamy, poza dniami tygodnia mamy sen, weekend, notatki, jedzonko i kroki. Więc dla każdego coś dobrego. Myślę, że każdy znajdzie tutaj odpowiednie dla siebie naklejki. Więc tak, sen wdziubiam tutaj. Jedzonko wdziubiam tutaj. Tak jest. Kroki wdziubiam tutaj. Żeby było wszystko. Tutaj wdziubiam notatki. Bo jak już mam, to trzeba pokorzystać. A tutaj wdziubiam zadania. Tu wdziubiamy zadania. Dobra, to od razu sobie napiszmy poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela. Wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela, od, do i godziny snu, bo mi się te trackerki bardzo dobrze tu sprawdzają, więc szkoda ich nie wykorzystywać. No i tutaj są oczywiście jeszcze inne naklejki, które ja będę wykorzystywała przy planowaniu miesiąca, więc to dopiero na tych początkowych stronach nam wleci. Dobra, idziemy dalej. Idziemy dalej, moje drogie. I dalej mamy czas na tutaj banerek, ten taki, wiecie, że tak powiem, otwierający tydzień. Więc ja tu sobie wykorzystam, teraz są dwa zestawy banerków, na których są różne banerki, więc już teraz do wyboru, do koloru. Ja tu sobie wezmę taki wąski banerek. Wąski banerek sobie wezmę.
O, z koteczkiem. Tak jest. Wąski banerek z koteczkiem. I idziemy teraz dni miesiąca, dokładnie. Raz, dwa, trzy, cztery. Tak. Raz, dwa, trzy, tak. Tak. Muszę się skupić. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Ciekawa jestem, ile osób zgadnie. Dobra, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela. Dobra. No i przyklejamy sobie dni miesiąca. Ja tutaj mam jeszcze końcówkę tych zeszłomiesięcznych numerków, które na początku miesiąca oczywiście muszą wlecieć, nie? No bo jakby wiadomo. Wiadomo, wiadomo. No i pierwszy. I to już z nowego miesiąca. Drugi. Trzeci. I czwarty. Dobra. To mamy. Aha, no i jeszcze dni tygodnia oczywiście, że odłożyłam, nie? Wiadomo. Bo po co mi to by było? Więc teraz tak, poniedziałek, wtorek, środa, czwarteczek, piąteczek, piątunio, sobota i niedzielka. Dobra. No i tak, przyklejmy jeszcze tutaj, przyklejmy może tutaj kwiaty. Już nie będę ich tutaj wklejać na tę stronę, tam sobie jakiś ozdobnik włożymy w narożnik, a tu sobie przykleimy kwiaty, żeby było ozdobnie. Tak. Będzie pięknie. Będzie pięknie. Tu sobie wklejmy jakiś ozdobnik. Może sobie tą maszynę wkleimy tutaj w tym rogu, żeby coś było wesoło. O. Tak. O, i liścik możemy sobie wkleić. Że niby będziemy pisać. Of course. No, dobra. I teraz czas na rozplanowanie tygodnia. Aha, jeszcze by się tutaj coś przydało. Jakieś drobniutkie rzeczy. Ja nie mam wszystkich arkuszy, bo nie wycięłam sobie, przyznam się szczerze. Musiałam sobie podocinać. Tu sobie damy motylka. O, i tu sobie damy motylka. Motylki zawsze na propsie, nie? Wiadomo. I tu sobie dołożymy jeszcze drugiego motylka, żeby było weselej. O, dobra. I teraz potrzebujemy sobie zaplanować. Na początek na pewno live'y, bo nie powiem wam, że na ten tydzień to mam niewiele zaplanowane, tak generalnie. Więc niewiele tam będę w stanie sobie dopisać. Na pewno tego będę potrzebować i tutaj dwóch live'ów. Więc zacznijmy sobie od live'ów. Live na pewno będzie we wtorek i to będzie planowanie lutego. I live na pewno będzie w czwartek i to będzie unicornik. Więc do tego was gorąco zachęcam i zapraszam. To zaraz sobie zapiszemy. Aha, i od razu sobie przykleję w poniedziałek, że wycinanie, bo to wiadomo. Dobra. Live. Planowanie. Lutego. I live. Unicornik. Dobra. Więc to mamy, to mamy. Wycinanie mamy, no nie wiem ile wytnę, więc nic tam nie wpiszę na razie. I zapiszmy sobie wieczór filmowy. Sobotę, bo jestem umówiona. Więc to możemy sobie zapisać. Dobra, i chyba tak naprawdę nic więcej obecnie na ten tydzień zaplanowanego nie mam.
Tak jak mówię, będziemy się widzieć we wtorek na planowaniu lutego i będziemy się widzieć w czwartek na Unicorniku. Pamiętajcie, o 19.30. No i tak to wygląda. Obecnie tak wygląda moja tygodniówka. Tak jak mówię, jak ktoś wie, co się wydarzyło, to gorąco zachęcam do zostawienia komentarza. Jestem ciekawa, czy ktoś z Was zgadnie, co się wydarzyło. Bardzo jestem ciekawa. Na live'ie we wtorek rozwieję wątpliwości, gdyby ktoś był ciekawy. No i jeszcze raz gorąco zachęcam Was w ramach sprawienia mi dodatkowej przyjemności po tym, co tu się właśnie dzisiaj wydarzyło, do wsparcia zbiórki tosiakowej na WOŚP do mojej skarbonki. Oczywiście w zamian dostajecie pakiet, no moim zdaniem, naprawdę przepięknych papierów, więc chyba warto, zwłaszcza że kwotą można dowolną wesprzeć, dowolną liczbę razy można wesprzeć, więc jakby wiecie. No i jeszcze w środę będzie film do tego wszystkiego, w którym wykorzystam te papiery. No pewnie nie wszystkie, tylko tam wiecie, wycięte elementy i pewnie ze dwa arkusze, no ale jednak. Więc gorąco, gorąco, gorąco zachęcam do zajrzenia do opisu. I tak jak mówię, konkurs trwa. Zobaczymy, kto pierwszy uda, komu pierwszemu uda się odpowiedzieć na to pytanie. Tylko nie edytujcie komentarzy, bo wiecie, jak komentarz będzie edytowany, no to nie będę mogła sprawdzić, z kiedy on jest. Więc no. Więc nieedytowane komentarze tylko biorą udział. Ja tam gdzieś pewnie napiszę na początku, jak mówię o tym konkursie, żeby tam było, żeby nie edytować komentarzy, bo wtedy godzina się zmienia. No. Dobra, to co? Bardzo Wam dziękuję, że ze mną byłyście. Ściskam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia. Pa, 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 pa.